No. Witam was bardzo serdecznie. Tutaj z tej strony Nikodem i dziś chciałbym przytoczyć pewien film, który ostatnio znalazł się na głównej. Już dużo youtuberów ponoć o tym nagrywało. No ale no... z perspektywy 2 lat od tego filmu, no mam nadzieję, że się coś zmieniło, ale raczej wątpię. Więc chciałbym was zaprosić do recenzji, obejrzenia tego filmu i mojej osobistej opinii na ten temat. Zaczynamy. To twój kolega jakiś? Nie. Jakiś random. Oj, gra! I lecimy tutaj, kurwa! Randomiki są. O, wbija chłopiec i się pyta, czy macie mikrofon. I od razu wiecie, no śmiechy, chichy i w ogóle. No nic dziwnego się tu nie dzieje, tak? No dziecko przyszło i... wiecie, no chłopy zadowolony, tak? Czekaj. Siema Czekaj, po skrócie się gadało. Z. Nie to... A ile macie lat? Bo moi rodzice myślą, że jesteście pedofilami. Kurwa. To nie... Oj. No i tutaj już się zaczyna to bezstresowe wychowywanie dzieci, kontrolowanie dzieci. I w ogóle nie, także no... ups. No ale no to jeszcze nie wszystko, no dziecko powiedziało, że rodzice myślą, że chłopaki są pedofilami, no obejrzyjmy zatem dalej, tak? Jak masz rodziców? No wiem. O, tak. Bo byłam na wywiadówce, no i oni już zrozumieli wszystko i żyją tym, co na wywiadówce było. Aha, musisz się nie obawiać, przez internet możemy gadać, ja mam tylko zakaz sądowy w prawdziwym życiu po 50 lat, więc... No tak, ale na co ci napiszcie? Bo ja na słuchawkach gram. O nie, i ta matka wbija. No i właśnie tutaj się zaczyna cała akcja, tak, z tymi rodzicami całymi, że... no, hu, ile macie lat i w ogóle... Zresztą, no, sami zobaczcie, co się będzie dalej działo, no chłopak tutaj... Pawełek jest tutaj bardzo zdruzgotany tą całą sytuacją, która się dzieje w jego domu, więc... No zobaczmy dalej po prostu. Jest serio, ta matka stoi! Okej, daję wam moją mamę, bo ona już... Black Gamer? Czego on tam miał? Nie. No i co, powiecie moim rodzicom? Słucham, co? Prokuratury, ja dzieci nadają sobie mordu. Nie, powiecie moim rodzicom, bo moi rodzice myślą, że jesteście pedofilami. Ale że jesteśmy kim? Pedałami? Nie. Że pedofilami. A bo wiecie, bo no... pedofil może być w każdym wieku, tak? No ja mam aktualnie 18 lat i mogę być uznawany także za pedofila. Także no troszeczkę beczułka. No ale no tutaj widać, że chłopak się boi rodziców, tak? Bo boi się matki, bo tu na razie jest matka i zaraz... Współczuję naprawdę takich rodziców, bo to w ogóle nie powinno się dziać. Znaczy... Powiem tak, no kontrolowanie dziecka, co robi w internecie jest spoko, ale do pewnego momentu, tak? Jakby nie przesadzać z tym. Ja sam mam córkę i wiem, że w pewnych kwestiach na pewno będę ją kontrolował, ale w pewnych kwestiach nie, bo jeśli sobie będzie gadała z koleżankami przez Messengera, no to wtedy, no okej, no to wtedy będę wiedział, że to są koleżanki, tak? Nie będę się ich pytał, ile mają lat, tak? Na przykład. Ale gadała, no wiecie, halo, co tam u ciebie, nie? W przypadku facetów no to może być różnie, tak? Bo nie chcę, żeby jakiś 25-letni kurde pedofil kurde wiecie co robił, nie? Do zdjęcia mojego dziecka, tak? Z drugiej strony no też rozumiem tych rodziców, tak? Bo sam jestem rodzicem, więc no troszeczkę przypał, ale wiecie, no taki lekki, nie? Chociaż chłopak no biorąc pod uwagę to, co się będzie działo w tym filmie, naprawdę ma przewalone. A. To nie. Nie jesteśmy pedofilami. No, czekaj, daję wam moich rodziców.
Czekaj. Ja zapytam. Można się dowiedzieć, ile masz lat? Ja mam 12. 16. Ja 16. No to mutacji już jesteśmy, proszę pani. Ja mam 17. No ale ja mam, nie wiem. 17-16. A tak my młodego nie prosimy ten. To jeszcze, o jeszcze jego ujdzie. Imię nazwisko. A może... 17, to jeszcze ujdzie. No jakby. No okej, okay, no dobra, no, tutaj grałem z 10-letnim chłopcem, tak? To zaraz będzie wszystko powiedzone, no. No i w sumie to taka fajna matka. Biorąc pod uwagę najpierw to, co się tutaj dzieje. Się spytała, ile mają lat, no, kontroluje swoje dziecko. Okej, okay, wszystko spoko. No ale no. To, co się zaraz wydarzy, to przychodzi, będzie przechodziło wszelkie granice po prostu przesadzonego kontrolowania swoich dzieci przez rodziców. Czy my nie prosimy go o dane prywatne? Dobra, bo nasz syn ma 10 lat, więc tego się musimy sprawdzać, nie? W porządku. To jest lepiej taka gierka, że się rozwija. Ja mam 12. Panie, wszystko będzie kulturka pełna. No tylko proszę nie przeklinać, nie? To jakby co, nie? Dobrze, fajnie. No i wiecie, no fajnie, no proszę nie przeklinać, no okej, no wszystko spoko, tak? Fobia rodzicielska. No tutaj trochę beka, nie? Jakby fobia rodzicielska, co to w ogóle jest, tak? No ale jakby rozumie chłopaka, że ma trochę przewalone, bo ci rodzice to naprawdę, no. W pewnym momencie tego filmu zaczną przesadzać, tak? To już nie będzie pytanie się, ile wy macie lat. I czy prosicie mojego syna o dane, tylko to już naprawdę będzie gruba akcja, więc... No po prostu, no zobaczcie dalej, bo... Mi to się wyświetliło na głównej, wiecie, w pierwszym momencie, no to tak... Ha, 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 beka, tak popatrzyłem sobie na filmy innych youtuberów, bo to już od tygodnia ponoć krąży na głównej i takie... Oj... Beka trochę, nie? O, teraz się zaczyna. Dzień dobry, to tata. Nie, papa. Dzień dobry. Ile pan ma lat? 16. Mi się zdaje, że mam 17 więcej. 18, 16. No to mam gdzieś więcej, to mi się... Dobra, pan pójdzie z nim. No, no bo moi rodzice naprawdę myślą, że jest. Nie, bo babcia też. Wszystko na babcie zwalają, jakby nie potrafią się przyznać do tego, co oni aktualnie robią, tylko wszystko na babcie zwalają, to jest żałosne. Naprawdę, rodzice, nie róbcie tego swoim dzieciom, proszę. Tutaj już biedny chłopak tutaj przechodził katorgę z tymi rodzicami, bo to było 2 lata temu nagrywane, więc... O Jezu, no... No naprawdę, no matka jeszcze tam spoko spytała się o wieki w ogóle, chłopaki potwierdzili, ile tam mają lat, bla bla bla. No ale ojciec przyszedł i kurde z grubej rury, jak nie powiem kto. Nie, bo ej, wybierzcie koniec. Ej, wybierzcie jako się im odmówicie, że... Albo będzie koniec. Ale ja słyszę po... No, ej, no powiedzcie mojemu tacie. Babeł, bo zaraz pójdę po babcie. Panie tato. I ten ojciec, mamo! No matka mówi, że zaraz pójdzie po babcie, a ojciec z grubej rury, nie? Jakby naprawdę tam... To już jest... Według mnie to już jest pewien objaw patologii, tak? Jakby psychologiem nie jestem, tak? Nie studiowałem tego, ale... Bo dopiero się uczę. Nie, ale jakby nie objawiam szczególnego zainteresowania w tej filozofii, psychologii w ogóle. No i no naprawdę tutaj jest tak, że to dziecko ma naprawdę przewalone, no... Teraz rodzice każą temu chłopcu wyłączać komputer, bo gra z jakimiś starszymi chłopakami, no. Nigdy nie wiesz, na kogo w grze trafisz, tak? W takim CS-ie na przykład, no nie oszukujmy się, tak? Jesteś w jednym teamie w Counter-Strike'u, 5-osobowym, tak? No i gadają do ciebie jakieś ruskie i w ogóle, no, tutaj się chłopakowi dobrze przytrafiło, że w ogóle na Polaków trafił, tak? To wiecie, bo jakby gadał...
jakby gadam, nie wiem, z ruskimi, z Turkami czy z kimkolwiek, no to, to ciężko by było się dogadać, tak? Więc tu naprawdę jest tu pewien taki progres, że trafił na Polaków, no ale no trochę, no może nie trochę, ale to w tym przypadku już wielki jest przypał i trochę cringe'uwa to, co ci rodzice robią, naprawdę. No. Komentować dalej nie mogę, obejrzymy po prostu dalej, tak? Okej, daję wam babcię. Super, czekamy. O nie, babcia jeszcze przyszła. No i tu już się w ogóle katorga zaczyna, wszystko inne. Babcia nie chce grać, ale no... No trochę beka, nie? Babcia mówi, że nie chce grać, ale niby chce gadać, bo... pedofile i w ogóle, tak? Mają. Z dorosłymi ludźmi nie gram. Czekajcie. Z dorosłymi ludźmi nie gram. To nie kumam logiki tej babki, tak? Jakby... Babka jest sama dorosła, tak? I z dorosłymi ludźmi nie gram. To co? Dzieci do 18 roku życia będziesz szukała? I kto ty jest pedofilem? Przepraszam bardzo. Jak maski. No dobra, powiedzcie mojej babci. No, Paweł. Nie ma sprawy, koniec, Paweł. No dzieci, czekaj. Proszę pani, nie! My go potrzebujemy w naszej drużynie. Proszę go oddać. Paweł, jesteś? Graj. Pan Paweł, chodź. Idziemy na B, chodźcie. Paweł, chodź, pograj z nami trochę. Cześć. Paweł, chodź do nas. Czekajcie, kiknięcie mnie. Ej, tu jest taki jakby... Ble. Tutaj jest taka jakby solidarność połączona z beczką, ale widać, no... Że chłopaki by chcieli go ten, nie? Takie XD w tym jest. W tym to, co mówię, no ale chłopaki chcą. Chcą go w drużynie, bronią go przed rodzicami, no tutaj wielkie szapoba dla nich, tak, no ale no czuć nutkę beczki w tym, nie oszukujmy się. No i co, no nie oszukujmy się, no młody ma niezły kurde przypał. A to co będzie się działo teraz, to jest w ogóle jakiś Armagedon połączony kurde, nie wiem, z patointeligencją. Nie, po prostu oglądajcie dalej, bo jeśli nie widzieliście, to link oczywiście do tego filmu będzie w opisie, nie? Nie, no grasz z nami, musisz grać. No. No nie, bo potrzebujemy cię. Biedny Paweł. Przegramy. Paweł, no co ty? To jest mecz, tu nie można wychodzić. Kolegów chcesz wystawić? Wyście mnie kiknięcie. Nie. To może niech pani tutaj stoi przy nas, żeby pani słuchała czy coś. Tutaj. Ale no... Mówimy brzydkiego. Jest problem, bo ja jadę na słuchawkę. Niech pani posłucha, twoja babcia, jak rozmawiamy pięknie. Okej. Czekaj. Dobra, widzę, że macie snajperki, idziemy longiem. Nie, no bo moja babcia nie chce. Czemu? Ja nie chcę z tego... Sama pani nie chce zabrania wnuczkowi. No tak, dokładnie, no tutaj dobrze było powiedziane, no... Nie mam już do czego się tutaj przywalić, tak, bo to jest naprawdę cringe taki, że tego nie da się naprawdę komentować, to... Ci rodzice wraz z tą babcią, co naprawdę jest katorga. Czytałem komentarze pod tym filmem i ludzie się śmiali, że po tych 2 latach to na pewno już mu wojsko pod komputerem postawili i w ogóle, nie? Więc naprawdę chłopak ma przypał, ale szanuję chłopaka, że się próbował postawić rodzicom i że nie dał się im do samego końca, tak? Czemu gra w takie gry? 12-latek tam gra. Nie wiem, czemu jest taki. Z takim... Ale czemu dajecie mu grać w grę, która jest od 18 lat? Ale to się wylosowało. To się wylosowało, że z nim gramy. Nie jestem mądrzejszy od was. No dobra, no ten tekst mnie akurat tutaj rozwalił, bo stary pewno po, nie wiem, jakimś technikum budowlanym czy czymś tam i wiecie, mam 32 lata, jestem mądrzejszy od was. No,
naprawdę, tu już gruba akcja się dzieje i jakby współczuję młodemu, bo tu ojciec mówi, że jest mądrzejszy od nich i to jest taki poziom cringe'u już taki zaawansowany, tak? Naprawdę boli to aż, że można słuchać 32-latka mówiącego do chłopaków 10 lat od siebie młodszych, że jest mądrzejszym od was. Dobra, jesteś starszy, ale nie musisz być kurna mądrzejszym od człowieka. Zdarzają się kuźwa ludzie, którzy są starsi od ciebie, a się zachowują jak 5-letnie dziecko. No naprawdę, no. Naprawdę, współczuję temu młodemu takich rodziców, bo nawet najgorszemu wrogowi nie życzę takich rodziców, którzy kontrolują ciebie w internecie i mówią: z tym masz nie gadać, z tym masz nie gadać, to są pedofile i w ogóle, no bo co, naoglądali się kurna za dużo telewizji pisowskiej i w ogóle i gadanie o pedofilach. Co to kurna, księża są, przepraszam bardzo? No nie, to są normalni ludzie, którzy grają sobie w gierkę. No kurna. No. Ty się kurde nie śmiej, głupio. Ja mam 150. A ja 200. A ja mam więcej niż ziemia. Co to za atrakcja? W ogóle co to jest za koleś, ej, głupie? Co to jest, wyłącz, Paweł? Wyłącz po prostu. Kiknijcie mnie. Nie kiknąć, wyjdź, bo wyjdź. Przecież to jest jakieś pedofil. Paweł, Paweł. No i tyle, no pedofil, kurwa. Przegrałem. O Boże. Pedofil to się odezwał tam. Wychodzi, ty. No. No tak. No niestety, no. Przegrał walkę z rodzicami i babuszką, no nie oszukujmy się, no ale no. Podsumowując, to naprawdę młody miał przesrane, nie wiem jak ma teraz. No. Kiedy to było nagrywane, no przepraszam państwa bardzo, to było nagrywane w lipcu 2019 roku. No to jest naprawdę, no, także no, nie wiem naprawdę, co ja mam powiedzieć na temat tych rodziców i tego, co się odwala, tak, bo to jest po prostu jakaś porażka połączona z depresją i w ogóle wszystkim innym, naprawdę. Współczuję młodemu takich rodziców i współczuję i nikomu nie życzę takich rodziców, serio, bo to jest po prostu przesadzone, to jest przesadzone kontrolowanie dziecka, tak? Tak jak na początku ta matka się spytała, ile mają lat, to jeszcze by to uszło, tak? No ale tu już babka weszła na grubej, żeby to wyłączył młody ojciec też, że ma 32 lata i jest mądrzejszy. No, to jest naprawdę już porażka i ja bym się nie dziwił, jeśli ten młody by kiedyś... To nie jest wychowywanie bezstresowe. No właśnie, to nie jest wychowywanie bezstresowe. Ja się nie dziwię, jeśli ten młody kiedyś, nie wiem, powie rodzicom, wypadł ode mnie i ucieknie kiedyś z domu, nie? Ja bym się nie gdzie mu będzie po lepiej. Po prostu nie zdziwiłabym się, jakby on to po prostu wszystko w końcu olał i stwierdził, że nie będzie się ich słuchał. A w przyszłości może się to na nim... Wiesz, dzisiaj ma 12 lat, nie? To wiesz. A w przyszłości, jak będzie dorosły, będzie miał własne dzieci, może się to na nim odbić i będzie wzorował się na tym, jak jego rodzice go wybali i będzie tak traktował własne dzieci. No tak. Przecież tak to działa. Także no, starzyna oglądali się za dużo telewizji wraz z babuszką, no i mamy efekty bezstresowego wychowywania dziecka, tak? Sorry. No, dokładnie. Także... Tyle ode mnie. Podzielcie się swoją opinią na temat tego filmu. To była seria Co piszcie w świecie, a ja lecę na lekcję, bo jestem pomiędzy lekcjami to nagrywam, także beczunka trochę, nie? Jest 11:25, a o 12 mam angielski. Także trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, pa pa.